Nowoczesne mieszkania z najlepszą lokalizacją w Puławach przy ulicy Piłsudskiego 15. Ceny już od 3900 zł brutto za metr kwadratowy z możliwością negocjacji. Jasne i przestronne mieszkania od 50 do 82 metrów. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Zapraszamy! Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na www.panoramapulawy.pl lub zadzwoń 887 4202. To proste. Zmierzyli, przyjechali z oknem i wstawili. Porównywałem wiele ofert. W Domatorze dostałem świetną jakość, taniej niż w markecie. Polecam Domatora. To prawdziwi fachowcy. Potrzebujesz nowej podłogi, okien lub drzwi? Zaproś Domatora. Teraz wyjątkowa promocja. Montaż gratis. Odwiedź nas na Wróblewskiego w budynku Loku. Domator. Jakość i profesjonalizm. Sklep ogrodniczy Dom i Ogród. Oferujemy wszystko do Twojego ogrodu. Środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, trawy i ziemię. A dla Twojego domu mamy szeroki wybór donic i artykułów dekoracyjnych. Przy zakupie środków chemicznych dla Twoich roślin, by były piękne i zdrowe, służymy fachowym doradztwem i wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy. 20 lat na rynku. Dom i Ogród Piłsudskiego 56 w dawnym Pinokiu. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Puławach to placówka oświatowa obejmująca kompleksową opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 24 roku życia. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, o każdym dziecku myślimy pozytywnie. W ośrodku mamy następujące etapy kształcenia. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, kierunek kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Terapia specjalistyczna odbywa się 12 metodami, m.in. integracji sensorycznej, doświadczania świata, metodą Tomatisa, ceramiki, hipoterapii, dogoterapii. W ośrodku odbywają się też zajęcia pozalekcyjne, np. koło miłośników papieskich szlaków Kompas. Zapraszamy na dni otwarte do naszej placówki w dniu 28 kwietnia 2015 roku, wtorek, w godzinach 10-14, do siedziby ośrodka na ulicę Jaworową 3 w Puławach. SOSW Puławy. Chcę, potrafię, działam. Dzień dobry, Anna Filipiak, zapraszam na cotygodniowe informacje puławskie. Dziś w programie zapraszamy na 11 targi pracy i edukacji. Prezentujemy hybrydowy autobus miejski. Będzie również relacja z pierwszego puławskiego biegu do Pustego Grobu. Ponad 70 wystawców zaprezentuje swoje oferty podczas 11 targów pracy i edukacji w Puławach. Zainteresowani znajdą tu propozycje pracy m.in. w branży medycznej, informatycznej, gastronomicznej, handlowej i administracyjnej. Będą również oferty pracy za granicą. Targi pracy i edukacji w Puławach co roku odwiedza kilka tysięcy poszukujących zatrudnienia, zainteresowanych zmianą pracy i przebranżowieniem. To również oferta placówek oświatowych i szkoleniowych. Tegoroczne targi odbędą się 16 kwietnia, tradycyjnie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzonych 70 wystawców, wśród których mamy 32 pracodawców lokalnych, 11 instytucji szkoleniowych, 6 agencji pracy tymczasowej, 2 fundacje,
Wojskowa Komenda Uzupełnień, czyli służby mundurowe, no i 13 placówek oświatowych z terenu powiatu puławskiego. Oferty pracy będą czekały m.in. na fizjoterapeutów, kosmetyczki, masażystów. Będzie również coś dla informatyków. Znajdą się oferty z branży gastronomiczno-hotelarskiej, a także budowlanej, handlowej i administracyjnej. Pracodawcy lokalni mają do zaoferowania na chwilę obecną około 80 ofert pracy na mniej więcej 160 miejsc pracy. Dodatkowo oferty pracy będą też oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, czyli oferty pracy za granicą w ramach sieci EURES. Tam jest blisko 130 ofert pracy i agencje pracy tymczasowej będą miały około 500 miejsc pracy też w ramach własnych zasobów. Dodatkowo w trakcie trwania targów w Domu Chemika będą się odbywały warsztaty dla osób poszukujących pracy, warsztaty dla pracodawców i warsztaty dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Zarząd powiatu puławskiego rozwiązał umowę o pracę z dyrektorką szpitala. To następstwa zarzutów korupcyjnych, jakie postawiła Jolancie H. warszawska prokuratura. Była już dyrektorka została zawieszona w obowiązkach pod koniec lutego, po tym jak do puławskiego szpitala weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działania miały związek z prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwem w sprawie ustawiania przetargów w szpitalach na terenie całego kraju. Jolanta H. została wówczas zatrzymana i usłyszała zarzuty przyjęcia łapówki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dyrektorka szpitala mogła przyjąć 118 tysięcy złotych. Pieniądze miały wpłynąć na konto jej syna. Sprawa dotyczy przetargu na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla szpitala w Puławach. Po wpłaceniu 50 tysięcy złotych poręczenia Jolanta H. wyszła na wolność. Nie przyznaje się do stawianych jej zarzutów. Po tym jak sprawą zainteresowali się dziennikarze, zarząd powiatu zdecydował się zawiesić Jolantę H. do 31 marca. Kolejną decyzją zarządu było rozwiązanie umowy z dyrektorką. Od 1 kwietnia jej obowiązki do czasu wyłonienia w konkursie nowego dyrektora przejęła Ewa Warchoł-Sławińska, dotychczasowa zastępczyni. Jako że umowa z dyrektorką została rozwiązana za porozumieniem stron, Jolanta H. dostanie na odchodne wynagrodzenie za pół roku. Starostwo nie ujawnia, jaka to kwota. W oświadczeniu majątkowym za 2013 rok roczne dochody ze stosunku pracy Jolanty H. wyniosły blisko 250 tysięcy złotych. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach będzie pracował dla Komisji Europejskiej. Jung otrzymał jako pierwsza w historii instytucja w Polsce kontrakt z Instytutem Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju przy Wspólnym Centrum Badawczym. Wspólne Centrum Badawcze jest dyrekcją generalną Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzi 7 instytutów naukowych zlokalizowanych w 5 państwach członkowskich Unii. Puławski Jung będzie współpracował z Instytutem Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, który ma siedzibę we Włoszech. Działania instytutu obejmują m.in. monitoring roślinności, zagadnienia dotyczące zmian klimatu, kwestie europejskich zasobów wody i gleby, problemy związane z wpływem emisji na zdrowie, a także tematykę energii odnawialnych. Czteroletni kontrakt z Jungiem dotyczy analiz rolno-środowiskowych ze szczególnym akcentem na badanie skutków wspólnej polityki rolnej. Puławski Instytut zajmie się m.in. rozwojem wskaźników do oceny wpływu polityki rolnej na środowisko, obserwowania zmian w przestrzeni rolniczej i monitorowania skuteczności metod łagodzenia degradacji środowiska na obszarach wiejskich. Oprócz Jungu w skład konsorcjum realizującego kontrakt wchodzą instytuty z Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Austrii. Połączenie aktywności fizycznej z przeżyciem duchowym jest możliwe. Udowodnili to uczestnicy biegu do Pustego Grobu, który odbył się w wielkanocny poniedziałek. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w biegu do Pustego Grobu. Miejscami startu były wszystkie puławskie kościoły. Metę stanowił kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, popularnie nazywany garnizonowym. Po raz pierwszy ten bieg odbył się w Puławach, ale jak podkreślają organizatorzy, inspiracje do zorganizowania tej imprezy zaczerpnęli z Pisma Świętego. Realizując Ewangelię tak jak dwóch apostołów, którzy dowiedzieli się, że grób jest pusty i chciało to sprawdzić, tak i my zaprosiliśmy wszystkich wierzących i wątpiących, aby też z nami w ten poniedziałek wielkanocny przebiegli się
zamiast siedzieć przy stołach. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy chcą biegać i z każdego kościoła jest start mniej więcej o tej samej godzinie, żeby wspólnie razem spotkać się przy kościele Matki Bożej Różańcowej. Uczestnicy bardzo chwalili sobie taką inicjatywę, mówiąc, że po świętowaniu przy stole dobrze jest zaczerpnąć trochę ruchu. Fajna inicjatywa, żeby trochę po świętach się poruszać, żeby właśnie zrzucić trochę kilogramów, bo za dużo się zjadło. Myślę, że bardzo fajne i myślę, że w przyszłym roku będzie dużo więcej osób, bo ludzie zobaczą i ruszą się z domów. Super się biegło, młodsza jestem zaraz, zdrowsza, a jestem po chorobie i sobie postanowiłam, żeby mi Bozia pomogła wyleczyć się, wyzdrowieć. Ile dam rady, tyle dam rady. Dobrze, bardzo fajnie. Dobra pogoda, akurat na ten czas słoneczko było, także bardzo ładnie. Elegancko było wszystko jak trzeba. Trochę ruchu nie zaszkodzi. Szczególnie, że się wczoraj cały dzień przy stole. Lepiej poczuję. Po takim A nie mówiąc o tym, że biegamy cały rok, także też trzeba Bogu podziękować, że mamy siłę i że nie mamy kontuzji i że biegamy tam, gdzie chcemy i fajne to mamy chęci, fajne towarzystwo poznajemy dookoła, także jest za co Bogu dziękować. I za zdrowie, chyba najbardziej za zdrowie, tak myślę. Trzeba podziękować. Organizatorzy już zapowiadają kontynuację tych biegów w przyszłym roku, licząc, że zgromadzą jeszcze więcej biegaczy. Żurek ze Szpulek to wielkanocna tradycja puławskiego zespołu szkół nr 3. Podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem szkolna społeczność zaprosiła mieszkańców miasta na wspólny świąteczny poczęstunek. W Wielką Sobotę jak co roku przed szkołą stanęła kuchnia polowa ze świątecznym żurkiem, a wolontariusze częstując tradycyjnym jajeczkiem zapraszali przechodniów na wspólną degustację. Organizowane przez uczniów i nauczycieli ze Szpulek wielkanocne śniadanie to inicjatywa kierowana w założeniach do osób samotnych i potrzebujących, ale do wspólnego poczęstunku zapraszany jest każdy, kto chce wspólnie świętować nadejście Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku jak zwykle chętnych do skorzystania z zaproszenia nie brakowało. Podczas kilkugodzinnej akcji rozdano około 60 litrów żurku, 150 jajek i 20 kg kiełbasy. Nie zabrakło również sałatek i świątecznego ciasta. Biblioteka Miejska zaprasza na kolejne spotkanie w strefie eksperta. Tym razem dotyczyć będzie ono karmienia piersią. Gościem najbliższej strefy eksperta będzie Agata Aleksandrowicz, promotorka naturalnego karmienia, założycielka kwartalnika laktacyjnego, pierwszego w Polsce magazynu o karmieniu piersią. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jakie są mity związane z karmieniem piersią, co młoda mama powinna wiedzieć na temat karmienia piersią oraz jak przygotować się do tego już w czasie ciąży. W konkursie Blok Roku 2014 Aleksandrowicz otrzymała pierwsze wyróżnienie główne oraz nagrodę za najlepszy blok parentingowy. Biblioteka Miejska zaprasza w poniedziałek 13 kwietnia na godzinę 17. Miejski Zakład Komunikacji testował autobus z napędem hybrydowym. W perspektywie najbliższych lat takie właśnie przyjazne środowisku pojazdy mają uzupełnić tabor puławskiej spółki. Napęd hybrydowy to połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Autobusy napędzane w ten sposób znajdują się w ofercie kilku producentów. W Puławach prezentowano i testowano nowoczesnego MANA. To tylko jedna z marek rozważanych jako te, które w przyszłości zasilą puławski tabor. Zamierzamy w przyszłości dokonywać dalszej wymiany tabora autobusowego i wśród napędów brany jest pod uwagę również napęd hybrydowy. Aktualnie 70% taboru jest taborem o niskiej podłodze z silnikami normą Euro 5, natomiast 15 jednostek wymaga dalszej wymiany. Liczymy na to, że uda się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Pojazdy z napędem hybrydowym są droższe od tych z napędem tradycyjnym. Koszt autobusu hybrydowego to około 1 200 000 zł. Jego niewątpliwą zaletą jest natomiast znacznie niższa emisja spalin. Jeszcze bardziej proekologiczne są pojazdy z silnikami elektrycznymi, ale przeciwko tej opcji przemawiają wymagania dotyczące eksploatacji. Napęd hybrydowy nie stwarza większych problemów, jeżeli chodzi o eksploatację. Rozbudowa napędu elektrycznego wymagałaby dalszych działań inwestycyjnych w infrastrukturę związaną z uruchomieniem punktów doładowań zarówno na terenie miasta, jak i na terenie zajezdni. W naszych warunkach bardziej korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia eksploatacyjnego byłby napęd hybrydowy.
pojazdy hybrydowe to nie tylko ekologia, ale także wyższy komfort jazdy. Autobusy z takim napędem są zdecydowanie cichsze od tradycyjnych. Miejski Zakład Komunikacji wspólnie z Urzędem Miasta już pracuje nad pozyskaniem środków unijnych na zakup nowoczesnych autobusów. Realnie takie pojazdy mogą się pojawić na ulicach Puław pod koniec 2017 roku. Na hybrydowe M-ki jeszcze trochę poczekamy. Tymczasem przesiadamy się na dwa kółka i razem z puławskimi motocyklistami zapraszam do udziału w ogólnopolskiej akcji Motoserce. 18 kwietnia podczas charytatywnej imprezy motocykliści sami oddadzą krew i będą do tego zachęcać mieszkańców miasta. Motoserce to cykliczna ogólnopolska akcja zbiórki krwi zainicjowana przez motocyklistów zrzeszonych przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. W tegoroczną kampanię włącza się ponad 80 miast w całej Polsce. Organizatorem akcji w Puławach jest klub motocyklowy Brave Knights MC Poland wspólnie z klubem The Regiments z Dęblina. Chcemy pokazać, że motocykliści to ludzie, którzy też chcą pomagać, którzy gdzieś są w środowisku zaangażowani w tą pomoc, że robią akcje charytatywne, że chcą pomagać drugiemu człowiekowi. Chcemy poprawić ten wizerunek tego takiego złego, warczącego, jeżdżącego na jakimś tam motocyklu w czarnej skórze złego człowieka. Chcemy robić coś więcej. Jesteśmy grupą pasjonatów. Oprócz tego, że kochamy motocykle, to też kochamy bawić się i chcemy razem wspólnie spędzać czas, a za tym też chcemy pomagać innym. Motoserce w Puławach będzie miało charakter pikniku rodzinnego. 18 kwietnia na placu Chopina poza szczytnym celem zbiórki krwi nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych. Super zabawa, duża scena, 5 koncertów rockowych, oprócz koncertów rockowych dużo z atrakcji dla dzieci, dmuchańce będą, będzie malowanie twarzy dla dzieci, będą symulatory dachowania, będzie prawdopodobnie, jak się uda nam dopiąć temat, symulator katapulty samolotowej, samochód rajdowy, wystawa samochodu rajdowego, wystawa starych motocykli, więc tych niespodzianek będzie dużo. Oprócz tego między innymi parada motocykli, pokazy motocyklowych akrobacji, loterie fantowe i wiele innych atrakcji. Podczas imprezy będzie można oddawać krew w specjalnym punkcie zorganizowanym na placu Chopina. Najważniejsze będzie zbieranie jak największej ilości krwi, żeby Puławy dołożyły kolejny raz swoją kroplę do tej całej akcji. Do tej pory w ramach Motoserca cennych kropel spłynęło już całkiem sporo. Podczas 6 dotychczasowych akcji w całej Polsce zebrano łącznie ponad 18 tysięcy litrów krwi. Na koniec wiosenny akcent, a skoro wiosna, to oczywiście bociany. Kto nie miał okazji spotkać ich jeszcze w naturze, ten może je obejrzeć w Osiedlowym Domu Kultury Junior. Wprawdzie nie na żywo, ale na wyjątkowych zdjęciach autorstwa Krystyny Szymańskiej można podziwiać bociany zatrzymane w kadrze, czasem w zupełnie niezwykłych okolicznościach. Wystawa prezentowana już wielokrotnie w wielu miejscach w całej Polsce, teraz jest dostępna w Osiedlowym Domu Kultury Junior. Skąd ta wystawa? Po prostu liczyliśmy kilkanaście lat temu bociany dla firmy we Wrocławiu Bocian. No i przy okazji robiłam zdjęcia. I nim się obejrzałam, to tych zdjęć było chyba 600. No i doszłam do wniosku, że może by wybrał z 50 i pokazał innym nie tylko gniazdo i bociana na gnieździe, tylko w różnych sytuacjach. Zdjęcia powstały w różnych zakątkach Polski, a każda z prezentowanych fotografii ma swoją historię. Jedno zdjęcie robione jest z wysięgnika, takiego, co się druty elektryczne zakłada i ja włażę na ten wysięgnik, wyrzucają mnie w górę i robię zdjęcia, to zresztą widać. Są zdjęcia robione z baszty zamku, gdzie gniazdo jest pod dużo niżej, na słupie, a baszta wysoko, gdzie raz przyuważyłam, że jest to gniazdo, ale nie można było otworzyć okna. Więc druga wyprawa pod Białystok do Tykocina z obcęgami, z klamkami różnego rodzaju po to, żeby otworzyć okno. Otworzyliśmy okno, zdjęcia są, mało to jest pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Bocian. Niektóre zdjęcia to niezwykłe przypadki, inne z kolei wyczekane cierpliwie kadry. Tu pod Puławami, gdzie leżę w zbożu, na kurtce, przykryta kurtką, a cztery małolaty na gnieździe krążą
jakiś sygnał i odlatują 200 metrów dalej. No więc ja dalej leżę. No ale przetrzymałam ich chyba ze 3 czy 4 godziny. Zdjęcia są. Tak. Mamy takie na tykach chmielowych. Jak ono powstało? Wyczekała pani, czy to przypadek? Nie wyczekała. Już w tej chwili mam drżenie rąk, jak właśnie pani wspomniała o tym zdjęciu. Jest to zdjęcie z 2010 roku, z czerwca, a wtedy była powódź w Janowcu. I to jest zdjęcie na Chmielniku pod Lucimią. Po prostu jechaliśmy z synem pokazać mu, jak wygląda powódź. I w pewnym momencie mąż po hamulcu. Ja patrzę przed siebie, oczywiście z nosem już w szybie, 20 kilka bocianów, tak sztuka w sztukę. To zdjęcie to ma całą historię, bo na takiej wystawie w Przemyślu przyszła telewizja Przemyska i panowie koniecznie mi chcieli udowodnić, że to jest fotomontaż. Aż koleżanka, która ze mną pojechała tam z Puław do Przemyśla, mówi: słuchajcie, ona nie ma pojęcia o jakichś tam photoshopach, to tak naprawdę było. Po niektóre zdjęcia pani Krystyna jeździła kilkaset kilometrów i jak się okazywało, do pokonania miała nie tylko odległość, ale także aurę. Tutaj są takie zdjęcia biedactw takich w deszczu. 500 kilometrów do Żywkowa, jedziemy robić zdjęcia, to znaczy mój mąż jedzie ze mną, bo ja jadę robić zdjęcia. Zajeżdżamy, leje jak z cebra. Siedzę u gospodyni na takim poddaszu, robię zdjęcia, deszcz pada, nie powiem co robi mi bocian z góry na aparat, no i wszystko fajnie, deszcz 3 dni padał, ja 3 dni płakałam, zdjęcia robiłam i są. Niezwykłe wrażenie robią również fotografie bocianów na śniegu. No właśnie, zimowe bociany wszystkich zadziwiają. Te zdjęcia pochodzą z Przemyśla. Jest tam lecznica, prowadzi to dwóch pasjonatów, tata z synem. I właśnie przyjmują z całej okolicy uszkodzone bociany. Są to albo wyrzucone z gniazda, albo gniazdo spadło w czasie burzy i oni próbują je przywrócić przyrodzie. Te zdjęcia są robione przy 19-stopniowym mrozie. Te bociany się nie chowają do pomieszczeń, bo im to jest niepotrzebne. Przestępują sobie z nóżki na nóżkę i tak bytują. O godzinie 12 pan wychodzi z kurczakiem na drobno pokrojonym, albo z rybami, woła Napoleon i za szefem tej 80-osobowej grupy w zimie oczywiście idą wszystkie na obiad. Oprócz ptaków fotografowanych w Polsce, na wystawie zobaczymy również bociany, które pani Krystyna spotkała podczas swoich podróży w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Wystawę w Osiedlowym Domu Kultury Junior można oglądać do końca kwietnia. W wiosennym nastroju kończymy dzisiejsze wydanie informacji puławskich. Za chwilę Marcin Hołuj i kronika policyjna. Zapraszam również na wiadomości sportowe. Dziś m.in. reportaż z wyjazdu piłkarzy ręcznych Azotów Puławy na rewanżowy mecz rozgrywek Challenge Cup z Benficą Lizbona. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Marcin Hołuj, witam i zapraszam na pierwsze po świętach wielkanocnych wydanie Kroniki Policyjnej. Zgodnie z naszymi życzeniami święta przebiegły w spokojnej, a na pewno spokojniejszej niż w latach ubiegłych atmosferze. Okres świąteczny to zazwyczaj dla policji czas szczególnie intensywnej pracy. Po analizie statystyk z ubiegłych lat zwiększono ilość patroli na puławskich ulicach. Jednak jak się okazało, nie miały one zbyt wiele do roboty. Z naszego punktu widzenia święta możemy ocenić jako przebyte pozytywnie. Nie odnotowaliśmy jakichś szczególnie drastycznych zdarzeń kryminalnych, natomiast mnóstwo było interwencji takich typowo domowych, rodzinnych i niestety z alkoholem w tle. Jednak ze statystyk wynika, że mimo wszystko było znacznie spokojniej niż w ubiegłych latach. Na naszych drogach nie mogło niestety zabraknąć nietrzeźwych kierowców. Jeden z nich, wlany poniedziałek wieczorem około godziny 20, doprowadził do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na ulicy Wojska Polskiego w Puławach.
Sprawcą był 28-letni kierowca Opla Vectry, który jadąc w kierunku ulicy Partyzantów zjechał na przeciwległy pas i uderzył czołowo w nadjeżdżającego Peugeota. Mężczyzna był wcześniej widziany pod sklepem spożywczym, gdy zamroczony stał z zamkniętymi oczami i otwartymi ustami. Po tym, jaki był jego stan świadomości, można było wytłumaczyć jego zachowanie. Był kompletnie pijany, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Na całe szczęście nikt oprócz niego nie ucierpiał podczas kolizji. 28-latek trafił do szpitala ze złamaną ręką i ogólnymi potłuczeniami ciała. Natomiast osobom podróżującym Peugeotem nic się nie stało. Za spowodowanie tego wypadku kierowcy Opla grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak poza tym przypadkiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, to wcale nie było tak źle. Było dużo lepiej niż statystycznie w takich dniach, ponieważ w sobotę zatrzymaliśmy 2 nietrzeźwych kierujących. Jednego w Baranowie, mężczyzna 40-latek, jechał motorowerem, miał 1 promil alkoholu. Drugi był zatrzymany w gminie Janowiec, tam 66-letni mężczyzna jadąc Suzuki, prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. On nawet próbował uciekać, policjantom wjechał w gruntową drogę, a następnie rzucił się do ucieczki. No, po kilku metrach pościgu został zatrzymany. Mężczyzna miał w organizmie 2,1 promila alkoholu. W niedzielę zatrzymaliśmy jednego kierującego. Był to mieszkaniec gminy Żyżyn. On w organizmie miał 2,6 promila. On prowadził poloneza. No i w poniedziałek zakończyliśmy, można powiedzieć, tragicznie, bo jednym wypadkiem, który wydarzył się na ulicy Wojska Polskiego. I jeszcze przed świętami puławscy kryminalni wraz z policjantami z Nałęczowa wpadli na trop młodego 19-letniego chłopaka handlującego marihuaną. Z zebranych podczas wcześniejszych działań informacji wynikało, że na pewno posiada on narkotyki. Nie wiedzieliśmy, ile i gdzie je przechowuje, więc w tego dnia postanowiliśmy zrealizować swoje działania. Mężczyzna oczywiście przyznał, że posiada takie narkotyki. Policjanci podczas przeszukania znaleźli w jego domu 50 gramów marihuany. Przyznał, że te narkotyki, tę marihuanę wyhodował sam na swoje własne potrzeby. On został zatrzymany w policyjnym areszcie, a nasi kryminalni udowodnili mu, że nie posiadał je tylko na swój własny użytek, ale również udostępniał je innym osobom. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za udostępnianie narkotyków 19-latkowi z gminy Nałęczów grozi do 3 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. Uprzedzaliśmy, że wraz z sezonem rowerowym rozpoczyna się również okres kradzieży rowerów. Istnieje wiele sposobów na ich zabezpieczenie, lecz mimo to nasze ukochane dwa kółka znikają z najróżniejszych, nawet pozornie bezpiecznych miejsc. Jak często się okazuje, najciemniej bywa pod latarnią. Tak było i tym razem. 29-letni mieszkaniec ulicy Leśnej w Puławach próbował ukraść rower swojemu sąsiadowi ze wspólnej klatki schodowej. Lecz na jego nieszczęście został zauważony podczas przecinania zabezpieczeń, o czym powiadomiono policję. Po przybyciu na miejsce mundurowi znaleźli przy nim przeciętą linkę zabezpieczającą, sekator, kombinerki oraz brzeszczot. W czwartek przed świętami otrzymaliśmy taką informację, że na ulicy Leśnej, na klatce schodowej, mężczyzna odcina linkę, którą był przypięty rower. No, zostali tam skierowani policjanci. Okazało się, że 29-latek, mieszkaniec tej klatki, posiadał w domu urządzenie do odcinania tego typu linek i tą linkę, którą odciął. On przyznał się później nam, że chciał ten rower ukraść tylko dlatego, żeby sobie pojeździć. My żeśmy zatrzymali tego mężczyznę w policyjnym areszcie, dokonaliśmy przeszukań mieszkania, piwnicy i innych posesji pod kątem ujawnienia, czy ten mężczyzna nie jest sprawcą innych kradzieży rowerów. No, u niego nic nie znaleziono, natomiast on przyznał się do próby kradzieży tego roweru, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Przypominamy, że skuteczną formą ochrony mocno zniechęcającą do kradzieży roweru jest oznakowanie go przez policję. Ułatwia to także namierzenie i identyfikację roweru, a nawet sprawia, że złodzieje porzucają tak oznakowany łup. Przypominamy, że oznakowanie ramy roweru jest darmowe i odbywa się w każdy czwartek w godzinach od 14 do 17 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu, który wyświetla się na dole ekranu. W
tym wydaniu Kroniki Policyjnej to już wszystko. Liczymy na kolejny spokojny tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Nowoczesne mieszkania z najlepszą lokalizacją w Puławach przy ulicy Piłsudskiego 15. Ceny już od 3900 zł brutto za metr kwadratowy z możliwością negocjacji. Jasne i przestronne mieszkania od 50 do 82 metrów. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Zapraszamy! Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na www.panoramapulawy.pl lub zadzwoń 887 42 02. To proste. Zmierzyli, przyjechali z oknem i wstawili. Porównywałem wiele ofert. W Domatorze dostałem świetną jakość, taniej niż w markecie. Polecam Domatora. To prawdziwi fachowcy. Potrzebujesz nowej podłogi, okien lub drzwi? Zaproś Domatora. Teraz wyjątkowa promocja. Montaż gratis. Odwiedź nas na Wróblewskiego w budynku Loku. Domator. Jakość i profesjonalizm. Sklep ogrodniczy Dom i Ogród. Oferujemy wszystko do Twojego ogrodu. Środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, trawy i ziemię. A dla Twojego domu mamy szeroki wybór donic i artykułów dekoracyjnych. Przy zakupie środków chemicznych dla Twoich roślin, by były piękne i zdrowe, służymy fachowym doradztwem i wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy. 20 lat na rynku. Dom i Ogród Piłsudskiego 56 w dawnym Pinokiu. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Puławach to placówka oświatowa obejmująca kompleksową opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 24 roku życia. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, o każdym dziecku myślimy pozytywnie. W ośrodku mamy następujące etapy kształcenia. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, kierunek kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Terapia specjalistyczna odbywa się 12 metodami, m.in. integracji sensorycznej, doświadczania świata, metodą Tomatisa, ceramiki, hipoterapii, dogoterapii. W ośrodku odbywają się też zajęcia pozalekcyjne, np. koło miłośników papieskich szlaków Kompas. Zapraszamy na dni otwarte do naszej placówki w dniu 28 kwietnia 2015 roku, wtorek, w godzinach 10-14 do siedziby ośrodka na ulicę Jaworową 3 w Puławach. SOSW Puławy. Chcę, potrafię, działam. Miłą świąteczną niespodziankę kibicom sprawili piłkarze drugoligowej Wisły Puławy. W Wielką Sobotę puławianie niespodziewanie ograli w Tarnobrzegu wysoko notowaną ekipę Siarki. Po pierwszej nieobfitującej w ciekawą grę połowie, w drugiej odważniej zaatakowali goście. Dwukrotnie w pojedynkach z zawodnikami Wisły górą był bramkarz gospodarzy. Jednak w 60 minucie goście wywalczyli rzut karny po faulu na Jarosławie Niezgodzie. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Konrad Nowak i dał Wiślakom prowadzenie. Zespół z Puław nie zamierzał bronić minimalnego prowadzenia i poszedł za ciosem. W efekcie w 71 minucie Niezgoda pokonał bramkarza Siarki, dając Wiśle prowadzenie 2-0. Dopiero po stracie dwóch goli Tarnobrzeżanie mocniej zaatakowali, ale nie byli w stanie zdobyć choćby jednego gola. Ostatecznie mecz zakończył się pewną, choć nieoczekiwaną wygraną Wisły. Przedświąteczne granie zespoły drugiej ligi rozpoczęły 2 kwietnia od nierozstrzygniętego pojedynku Okocimskiego z Legionowią. Również remisem zakończył się jedyny mecz w Wielki Piątek.
w którym zmierzyły się z Nicz Pruszków ze Stalą Stalowa Wola. Trzy kolejne remisy przyniosła sobota. Wówczas nierozstrzygniętymi wynikami zakończyły się pojedynki w Górze, Katowicach i niespodziewanie w Rybniku. O radosne święta postarali się piłkarze z Niepołomic i Częstochowy, którzy rozgromili swoich rywali z Limanowej i Kołobrzegu oraz Błękitnych, którzy minimalnie wygrali z Mielecką Stalą. Bardzo duży ścisk na szczycie ligowej tabeli. Nadal na miejscach premiowanych awansem zespoły z Kluczborka i Rybnika oraz Stal Stalowa Wola, a na pozycji dającej prawo gry w barażach o pierwszą ligę Rozwój Katowice. Tuż za tą czwórką Zagłębie Sosnowiec i Znicz Pruszków. Nawet dziesiąta w tabeli obecnie ekipa Siarki ma niewielką stratę do czołówki. Tarnobrzeżanie tracą do lidera zaledwie 7 punktów. Wygrana Wiślaków w Tarnobrzegu pozwoliła im w końcu opuścić strefę spadkową. Puławianie wydostali się minimalnie nad kreskę, mając na koncie tyle samo punktów co 15 Okocimski i 16 Kotwica. W środę Puławianie nadrabiali ligowe zaległości. Niestety w meczu z Limanowią nie było tak dobrze jak w Tarnobrzegu. Puławianie zremisowali z niżej notowanym rywalem. Obie bramki padły z rzutów karnych. Najpierw na prowadzenie wyszli miejscowi po golu w 11 minucie Martina Pribuli. W 45 minucie wyrównał Maciej Machalski. Minutę wcześniej drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał zawodnik Limanowi Radosław Kulewicz. Niestety mimo gry z przewagą jednego zawodnika przez całą drugą połowę Wisła nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. Punkt zdobyty w Limanowej pozwolił Wiślakom umocnić się na 14 miejscu w tabeli drugiej ligi. Już w niedzielę Azoty Puławy rozpoczną walkę w fazie play-off Superligi. W tym roku awans do pierwszej czwórki będzie niebywale ciężko. Puławian czeka bowiem starcie z Górnikiem Zabrze, zespołem, który w fazie zasadniczej sezonu uplasował się tuż za Wielką Dwójką z Kielc i Płocka. Większe szanse na awans wydają się mieć szczypiorniści ze Śląska, ale trener Azotów nie widzi w tej parze faworyta. Ja myślę, że jest 50-50. Widać, że chłopaki idą do przodu, są chętni, walczą. Musimy się dobrze przygotować na ten mecz taktycznie. Wiadomo, choćby ze względu na Jura Sika, dobra drużyna, mają graczy, no ale my też mamy graczy. Zdecydowanie inna drużyna, aniżeli była podczas tych spotkań ligowych. Także ja w nich wierzę. Jak wypełnimy te zadania, co sobie założymy przed meczem, to powinno być wszystko dobrze. To jest wyrównane drużyny, doświadczeni zawodnicy, to może decydować forma dnia, samopoczucie, wszystko. Tam jest ważny mecz oczywiście, bo wiadomo, gra się do dwóch wygranych i ewentualnie tutaj spotkanie mogłoby to zakończyć, ale nic, nie uważam, żeby to była taka sytuacja nerwowa. Trzeba grać, bo umiemy grać, a niech wygra lepszy. W meczach z Górnikiem Zabrze Puławianie wciąż grać będą bez swojego playmakera Piotra Masłowskiego i jednego z podstawowych obrońców Pawła Grzelaka. Obaj są kontuzjowani. Z tego samego powodu w zespole z Zabrza nie wystąpi jeden z filarów Górnika, Michał Kubisztal. Brak byłego gracza Wisły Płock może mieć duże znaczenie dla losów rywalizacji. Na pewno ma jakieś znaczenie, no bo to tam pozostali, to dublerzy, to nie ta klasa co Kubisztal, to ma znaczenie. No u nas tu godnie zastępuje Masłowskiego, Tarabochia i inni. Także wyrównany mecz zadecyduje postawa bramkarzy, zadecyduje postawa w obronie i to będą decydujące momenty. Nastawiamy się na dobrą obronę i kontratak, bo to potrafimy grać coraz lepiej i to jest bardzo ważne. No, w ataku pozycyjnym mamy w tej chwili zagrożenie. O Nikola Pce bardzo ładnie się spisuje. Jest Przybylski, doszedł Sawicz. Także to będą takie szachy na boisku. Oby się oczywiście skończyły dla nas dobrze. Mamy nadzieję, że już w niedzielę Azoty uczynią pierwszy krok w kierunku strefy medalowej. Aby tak się stało, trzeba pokonać Górnika na ich terenie. Drugi mecz między Azotami a Górnikiem odbędzie się w sobotę 18 kwietnia w Puławach, a ewentualny trzeci pojedynek w środę 22 kwietnia ponownie na Śląsku. Niestety w coraz gorszej sytuacji są młodzi piłkarze Wisły biorący udział w centralnej lidze juniorów. W sobotę podopieczni Mariusza Abramczyka ponieśli kolejną porażkę, tym razem ulegając na własnym boisku Krakowi.
po pierwszej bezbramkowej połowie, worek z bramkami rozwiązał się w drugiej odsłonie. W toczonym przy bardzo zmiennej pogodzie meczu lepiej radzili sobie goście, którzy losy rywalizacji rozstrzygnęli między 57 a 65 minutą gry. Pierwszego gola w tym pojedynku zdobył Dawid Surma, 4 minuty później na 2-0 podwyższył Dawid Palusiński, a po kolejnych czterech do bramki Wisły piłkę wpakował Szymon Kiebzak. Na 10 minut przed końcem honorowego gola dla miejscowych zdobył Adrian Popiołek. Wynik rywalizacji na 4-1 dla Pasów ustalił w 85 minucie Pawlusiński. Po 22 seriach spotkań Centralnej Ligi Juniorów Wisła zajmuje w tabeli przedostatnie miejsce z 18 punktami na koncie. Puławianie do bezpiecznego miejsca dającego utrzymanie tracą 4 punkty. Taki wynik, to wiadomo, oni już świętują awans, są pewni wygranej, a to są puchary, no dwa mecze trzeba rozegrać. Wiadomo, grają u siebie, nie zlekceważą nas, ale powalczyć na pewno jedziemy. Dobra, to jest zadanie, żeby nie było.
Chyba zobaczymy przez oko. No i serce od razu. Chociaż nie ma szans. Dobrze, dobrze. Rób sobie co ten. Co robisz? Lewa. Thank you.
Zoff minus Sportośrubik Fichę, Flintą Gondlera. I ja mam jeszcze wątpliwość, że z tej tarde, kontra Sergio Wurde, na finał do kampionatu de voleibol, u Sportośrubik Fichę, Flintą Sportośrubik Fichę. Został zakończony naszą wygraną, no z tego jedynie można się cieszyć, niestety nie jest to awans. No tak jak mówiłeś, no to się rozegrało w Puławach. Walczyliśmy, robiliśmy co mogliśmy, no ale 8 bramek to ciężko odrobić, no i nie udało się. Gratuluję Benfici na dobrym też meczu. Oni walczyli, oni mieli swój system i pierwszy mecz w Pulaw i tutaj. I tego mali głowę do końca i dlatego u dwóch meczach wygrali i idą dalej, idą do półfinału. Bardzo dobry mecz, tak. Bardzo dobra świetne gra. Świetne akcje, dużo serca włożono w grę, także... W ogóle piłką ręczną się interesujecie troszkę, czy to był pierwszy taki mecz, na którym byłeś? Mistrzostwa świata w Katarze, tak, wszystkie oglądałam, także było super, tak, ale... Trochę się interesujemy, właśnie robimy praktyki też z fizjoterapii w piłce ręcznej, także staramy się wspierać tutaj drużynę. Przepraszam.